Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na wydarzenia, dziś m.in. protest, który dostrzegła prokuratura. To ja tam widzę, tam gromadzą potężne takie hałdy, tak jak mówię, tych odpadów. ZUS zwleka z wypłatą zasiłków, tłumaczy skąd opóźnienia. Myśmy tyle zasiłków zwykle dostawali w ciągu 3 lat. Legnicka prokuratura prześwietla sprawę budowy spalarni opon pod miastem. To cieszy protestujących przeciwko inwestycji mieszkańców, którzy ponownie zebrali się pod oknami prezydenta, by wyrazić swój sprzeciw wobec planów inwestora. W ostatnich tygodniach temat budowy zakładu pirolizy opon w podlegnickim Pątnowie wzbudza wiele emocji. Jak się okazuje, nie tylko mieszkańców wsi, ale i legniczan, którzy również dostrzegają zagrożenie w planach inwestora. Było to widać podczas drugiego już protestu pod magistratem. Ponownie królowało hasło „Stop spalarni opon w Legnicy”. Ale ja mieszkam na Wielkiej Niedźwiedzicy. W stronę. Przecież my tym samym powietrzem oddychamy, co i Pątnów. To jest Legnica. No z tego, co ja tam widzę, tam gromadzą potężne takie hałdy, tak jak mówię, tych odpadów, tak? I jak zaczną to utylizować, wie pan, co to jest, jak się izolacja pali? A tam właśnie się mieści ta izolacja, to wszystko w tym jest. Plastiki, nie plastiki, jak oni to rozpalą, w nocy puszczą dym, pójdzie i co z tego będzie? Walczymy o zdrowie naszych dzieci. Nie chcemy żyć w takich warunkach, jakie nam oni proponują. Chcemy w świeżym powietrzu żyć. Nie po to wyprowadziliśmy się na wieś, żeby wdychać takie osady. Choć dotychczas protest lokalnej społeczności nie wpłynął realnie na postęp inwestycji, trudno oprzeć się wrażeniu, że tak może się niebawem stać. Szczególnie, że reagując na medialne doniesienia na ten temat, legnicka prokuratura wszczęła postępowanie służące m.in. prześwietleniu wydanych dotychczas decyzji dotyczących budowy zakładu pirolizy opon. Prokurator, jeżeli stwierdzi, podkreślam jeżeli, bo na tę chwilę nie wiemy, dopiero zbadamy ten proces administracyjny, że doszło tutaj do nieprawidłowości, to prokurator może nawet podjąć decyzję w kierunku wzruszenia decyzji ostatecznej. Ingerencja prokuratury cieszy mieszkańców, którzy liczą również na wsparcie władz Legnicy. Przypomnijmy, że do zakończenia procedur wykonawcy pozostało jeszcze uzyskanie warunków zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowę, a te wydaje już miasto. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę i z każdym będziemy współpracować, bo uważamy, nie traktujemy tutaj tego jako coś bardzo tragicznego i złego. Wręcz odwrotnie, cieszymy się, że prokuratura się tutaj tą sprawą też zajęła. Także uważamy, że to jest słuszne działanie. Jestem drobnym rolnikiem, który prowadzi gospodarstwo rolne, który uprawia warzywa, zboże i to nie tylko my będziemy to jeść, ale my również później sprzedajemy to, tak, że idzie to na chlebek dla was, tutaj do miasta, idzie to na paszę dla zwierząt i dzielimy się tym, co uzbieramy, tak, więc to jest nie tylko nasz problem, tylko ogólnospołeczny. Po kolejnym proteście mieszkańcy czekają już na pierwsze oficjalne spotkanie z inwestorem zaplanowane na jutro w Pątnowie Legnickim. Można się spodziewać, że frekwencja będzie wysoka. ZUS opóźnia wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Chodzi głównie o zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Skarżą się przede wszystkim samotne matki, które nie mają z czego opłacić bieżących wydatków. W ZUS-ie przepraszają i proszą o cierpliwość. Nie dostałam pieniędzy od 2 miesięcy. Ja na zasiłek czekam już 3 miesiąc. To tylko niektóre z wpisów kobiet, które założyły grupę na Facebooku. Rodzę w 2020 roku. Największa grupa mam. Taka sytuacja to pokłosie trwającej pandemii, przyznaje rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku. My mamy opóźnienia niestety w całej Polsce, a wynika to z bardzo prostego faktu. Myśmy w ciągu 3 miesięcy pandemii dostali tyle wniosków, taki zalew wniosków o wszelakie świadczenia, począwszy od dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
poprzez zasiłki wynikające z tego, że ktoś był w kwarantannie z powodu koronawirusa. Myśmy tyle zasiłków zwykle dostawali w ciągu 3 lat. Teraz wszystkie te wnioski spłynęły w 3 miesiące. Mimo tego, że część pracowników przesunęliśmy, by pomagali przy zasiłkach, to i tak nie jesteśmy w stanie robić tego tak szybko jak do tej pory, dodaje rzeczniczka. Ja wiem, że to trudno apelować o cierpliwość, gdy ktoś nie ma pieniędzy w domu, ale zapewniam Państwa, że my naprawdę robimy wszystko, żeby te zasiłki względnie szybko przyznawać, wypłacać. Odstępstwo od ustawowego terminu realizacji wypłat świadczeń w związku z sytuacją pandemii określa ustawa o zwalczaniu COVID-19. Zgodnie z tą ustawą nie przewidziano odsetek za nieterminowe wypłaty. Plastikowe butelki, opakowania po pizzy i kawałki szkła porozrzucane po całej murawie. Problem zaśmiecania przyszkolnych boisk w Glubinie zauważył radny powiatu lubińskiego Kamil Polak-Salomon, który umieścił na swoim profilu facebookowym mocny wpis, komentując całą sytuację. Boisko to nie śmietnisko. Tymi słowami zaczyna swój post Kamil Polak-Salomon. Radny dodał do postu również zdjęcia i krótki filmik pokazujący tony śmieci, które zamiast trafić do koszy lądują na przyszkolnym boisku. Wstałem rano w sobotę. Chciałem pograć z synem w piłkę, no niestety się nie dało pograć w piłkę. Trzeba było najpierw boisko posprzątać, około 40 butelek plastikowych, 15 butelek po piwie i kilkanaście butelek porozbijanych, między innymi takie kawałki szkła. Niestety dla niektórych osób boiska to idealne miejsca, na których można imprezować i urządzać pikniki. Jedną z placówek, która zmaga się ze skutkiem wandalizmu, jest szkoła podstawowa nr 12 w Lubinie. Niektórym ludziom po prostu pomyliły się funkcje. To są boiska rekreacyjne, służące do rekreacji sportowej, przede wszystkim dla dzieci. Dlatego są otwarte te przestrzenie, żeby rzeczywiście dzieci w czasie wolnym mogły z tego korzystać. Plus wynajmy, które też są dla różnego typu grup specjalistycznych, tak jak na przykład siatkówka. Zobaczcie Państwo, tutaj dzieciaki grają w krótkich spodenkach. Wystarczy tylko naprawdę się poślizgnąć i będzie nieszczęście. Jest jeden kosz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. 8 koszy jest, więc naprawdę proszę, aby tutaj był porządek. Panie sprzątające, które próbowały na własną rękę walczyć z chuliganami, zostawały obrażane. Jakby tego było mało, wandale, aby wyładować swoją agresję, regularnie podpalają murawę i niszczą siatkę. Niestety na początku roku szkolnego, kiedy młodzież już przychodzi do szkoły, te siatki musimy w jakiś sposób tam albo regenerować, albo zakupić nowe. To jest też takim kosztem rzeczywiście obciążającym budżet, bo zupełnie niepotrzebnym. Wbrew pozorom siatki kosztują kilkanaście tysięcy. To nie jest kwota symboliczna, że można je wymieniać co chwilę. Za zaśmiecanie miejsc publicznych grozi kara grzywny do 500 zł. W dalszej części programu powiemy... Łacina w szkołach od września. W zależności od tego, co uczniowie wybiorą, no trzeba się będzie rozglądać za nauczycielem. Tu konie znalazły swoje drugie życie. Tutaj mogą w końcu odetchnąć. Język łaciński i kultura antyczna to przedmiot, który uczniowie będą mogli wybrać od września w szkołach średnich. Zajęcia będą dostępne dla uczniów klas pierwszych i będą się odbywać na poziomie podstawowym. 16 lipca weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji dotyczące zmian w podstawie programowej dla liceów, techników i szkół branżowych. Uczniowie obok muzyki, plastyki i filozofii będą mogli wybrać jako jeden z przedmiotów język łaciński i kulturę antyczną. W zależności od tego, co uczniowie wybiorą, no trzeba się będzie rozglądać za nauczycielem, który mógłby to kompetentnie poprowadzić. W dużych miastach będzie łatwiej. W mniejszych miejscowościach pewnie nie ma zbyt wielu nauczycieli filologii klasycznej. Będzie z tym kłopot i to dyrektor będzie decydował. Podstawa programowa przedmiotu jest bardzo obszerna, a lekcja jest przewidziana tylko raz w tygodniu. W niektórych przedmiotach czy w niektórych kierunkach studiów mogą się przydać, czy humanistycznych, jako prawnych, czy matematyczno-fizycznych dla przyszłych lekarzy, medycyna, to ten język może się przydać. Natomiast Nie wiem, dlaczego teraz robią takie troszeczkę zamieszanie, że to tak już teraz można to wprowadzić, skoro arkusze organizacyjne już zostały oddane i zatwierdzone i mało kto przewidział, żeby wprowadzać na siłę język łaciński do szkoły. Wybór będzie bardzo trudny, bo śmiało sobie wyobrażam takich uczniów, którzy chcieliby chodzić na wszystko. I na muzykę, i na plastykę, i na filozofię.
oraz na język łaciński i kulturę antyczną, a będą mogli chodzić na jeden, chociaż nie wykluczamy takich sytuacji, gdzie za zgodą dyrektora, jeżeli plan lekcji na to pozwala, a uczeń byłby bardzo chętny, żeby mógł nie w ramach zajęć obowiązkowych, ale z własnej chęci, jeśli warunki na to pozwalają i dyrektor na to przystanie i nauczyciel prowadzący zajęcia, żeby mógł zachwycić się również innym przedmiotem. Łacina to również podstawa języków obcych, więc fundamenty pomogą w nauce języka hiszpańskiego, francuskiego czy języka włoskiego. Rozwija, pomaga i wzbogaca. Moje serce historyka się bardzo cieszy. Ja miałem na studiach przez 2 lata łacinę i nadzwyczaj sobie chwalę. To są źródła naszej kultury, to jest szeroka wiedza obywatelska. To nie tylko chodzi o historię, o literaturę, ale o szersze rozumienie. Według Ministerstwa Edukacji 40% mieszkańców Unii Europejskiej uczy się języka łacińskiego w szkołach, a w Polsce to zaledwie 2%. Wprowadzenie tego przedmiotu ma poprawić te statystyki i samo zainteresowanie korzeniami naszej kultury. Fundacja Centaurus znalazła miejsce dla odzyskanych zwierząt w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Właśnie tutaj konie uratowane przed ubojem lub innego rodzaju trudnym losem znalazły dla siebie nowe i przyjazne miejsce. Pierwszy raz z walorów naturalnych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego konie mogły korzystać przed rokiem. Dyrekcja zdecydowała, że trzeba zmienić troszeczkę gatunek, który wyjada tutaj w roślinność. No i tak się znalazły nasze konie. To są konie, które wcześniej mieszkały na folwarku w Szczedrzykowicach i to są konie uratowane przed rzeźnią. Wykupione u handlarzy na targach, część odebrana interwencyjnie. Konie, które były traktowane przedmiotowo przez swoich właścicieli. Chociaż Fundacja Centaurus zajmuje się głównie ratowaniem koni, to na terenie pastwiska zobaczyć można także inne zwierzęta. Obok koni mamy też kucyki, osiołki, a przez lata działalności jakby cały czas wzrastało i wzrasta zapotrzebowanie na pomoc również innym zwierzętom, nie tylko domowym jak psy i koty, bo takich też oczywiście możemy w setkach liczyć, którym udało się uratować. Którym udało się pomóc. No a oprócz tego zwierzęta gospodarskie. No akurat w tym miejscu, w tym naszym rezerwacie Centaurusa mieszka 5 krów. A oprócz tego na naszym folwarku są też kozy, owce, nawet 3 lamy. Przemkowski Park Krajobrazowy stwarza zwierzętom warunki, które pozwalają zapomnieć o trudnym losie, jakiego doświadczyły wcześniej. Tutaj jest bardzo duża bioróżnorodność i z tego, co wiemy od dyrekcji Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, właśnie konie bardzo dobrze uzupełniają tą bioróżnorodność i dzięki temu, że one tutaj są i wybrednie wyjadają zioła, bo nie zjedzą całej roślinności. Dzięki temu ptactwo na przykład, które występuje tylko w tym regionie, jakieś zagrożone gatunki mogą bardzo fajnie koegzystować z naszymi końmi. A nasze konie, które miały bardzo ciężkie przeżycia, wiele z nich było maltretowanych, było bitych chociażby przez handlarzy czy poprzednich właścicieli, tutaj mogą w końcu odetchnąć. Łącznie konie mają do dyspozycji blisko 400 hektarów terenów zielonych, a nad ich bezpieczeństwem czuwa od 3 do 4 stajennych. W szpitalu Regionalne Centrum Zdrowia można bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych jelita grubego. Badanie pomaga wykryć nowotwór we wczesnym stadium i pozwolić na jego skuteczne wyleczenie. Kolonoskopia jest zalecana osobom po 50 roku życia oraz osobom, o których w najbliższej rodzinie występowały nowotwory jelita. Rak jelita grubego w początkowym stadium może nie dawać żadnych objawów, dlatego tak istotne są badania. Osoby, które miały nowotwór jelita grubego w rodzinie oraz wszyscy po 50 powinni się na takie badania wybrać. Nowotwór jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów występujących tak naprawdę na całym świecie u ludzi i w Ameryce i w Europie i także w Polsce. Niestety są to niechlubne statystyki. W Polsce przez to, że właśnie osoby nie badają się zbyt wcześnie, kiedy nie ma jeszcze objawów, a można już wykryć nowotwór i go wtedy skutecznie wyleczyć. Przez to te statystyki mamy niestety gorsze niż na zachodzie Europy czy w Ameryce. Kolonoskopia nie jest przyjemnym badaniem, ale nie trzeba się go obawiać. Takie badanie powinno się wykonywać raz na 10 lat. Miła atmosfera, profesjonalizm nasz i wysoka jakość tych badań powinny skłaniać ku temu, że jednak jest to badanie o udowodnionej skuteczności i
zmniejszające po prostu śmiertelność z powodu raka jelita grubego. Chętni do badań mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerem telefonu 723 120 133 albo osobiście do pracowni w lubińskim szpitalu. Program badań przesiewowych jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ważne, że badania odbywają się normalnie w czasach pandemii. Umowa z NFZ zakłada, że szpital może przebadać około 300 pacjentów w roku, ale możliwości sprzętowe i kadrowe są jeszcze większe. Wystawę upamiętniającą początki Solidarności w Zagłębiu Miedziowym można oglądać na Polkowickim Rynku. Jej symboliczne otwarcie odbyło się w 40. rocznicę wybuchu strajków w naszym regionie. Ekspozycja fotografii powstała z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa przedstawia fotografie i wydarzenia związane z masowymi strajkami w 1980 roku, które wyjątkowo silny charakter przybrały także w naszym regionie. Zagłębie Miedziowe, jeżeli popatrzymy na szeroko pojęty region Dolny Śląsk, było jednym z najważniejszych ośrodków. Było pięścią tego regionu i to nie tylko latem 1980 roku. Wówczas w trzecim tygodniu lipca, dokładnie 40 lat temu, w Polkowicach zaczęły się pierwsze strajki. Pracownicy Zagłębia Miedziowego solidarnie dołączyli do akcji Wybrzeża, której symbolami jest Gdańsk, Lech Wałęsa i Janna Walentynowicz. Miesiąc później, już na tej fali końca sierpnia 1980 strajkują i Polkowice, Rudna, dalej Lubin, Głogów, Legnica. To już było nie do zatrzymania. Podczas wernisażu wystawy przedstawiającej początki Solidarności w Zagłębiu Miedziowym byli obecni lokalni uczestnicy pamiętnych wydarzeń. Polkowice to drugie po duszniku Zdroju miasto, gdzie eksponowana jest wystawa. Jestem dumny, że jesteśmy jednym z trzech miast na Dolnym Śląsku, gdzie ta wystawa się odbywa. Jestem dumny, że wkrótce ta wystawa o Polkowicach, między innymi o Zagłębiu Miedziowym, trafi na Plac Piłsudskiego w Warszawie i będzie tam mogła być oglądana przez mieszkańców całego kraju. To szczególne wyróżnienie. Dolny Śląsk i Zagłębie Miedziowe był jednym z najsilniejszych regionów, które włączyły się do walki z panującym wówczas systemem. Walka o godne życie i wolność. Uczestnicy wydarzeń sprzed 40 lat dobrze pamiętają początki Solidarności. To był niesłychany entuzjazm. Entuzjazm, który dotyczył również Zagłębia Miedziowego. Wybuchały tu strajki w poszczególnych ogniskach kopalnianych, strajki, które były strajkami solidarnościowymi z tym, co się wydarzyło na Wybrzeżu. I tu zrodziła się wtedy Solidarność. My jesteśmy wdzięczni Instytutowi Pamięci Narodowej, że tę pamięć o Solidarności tamtych lat kultywuje. Wystawę pod tytułem Tu rodziła się Solidarność na Polkowickim Rynku można podziwiać do 12 sierpnia. To była ostatnia informacja na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.